Szymon Kloc, witam Państwa w nowym wydaniu Pulsu Miasta. Już 16 listopada Polacy udadzą się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych. O głosy wyborców, które pozwolą rządzić z Gorzelcem, ubiega się pan Rafał Gronisz, który dzisiaj jest moim gościem. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kampania nabiera coraz ostrzejszych barw, a jest tu już trzecia pana kampania. No jak pan ocenia tą rywalizację, ponieważ no faktycznie staje się ona coraz bardziej agresywna? To jest moja trzecia kampania w startowaniu, czy w roli burmistrza. No jest to najbardziej agresywna kampania, z jaką miałem do tej pory do czynienia. Kampania, która, przynajmniej jeśli chodzi o jeden komitet, trwa już blisko chyba 5 miesięcy. Jest skierowana nie na merytoryczne bitwy o to, jak Zgorzelec ma wyglądać, ale skupiona na mojej osobie i z ochydzania mieszkańcom mojej osoby. No, trudna kampania, natomiast mam nadzieję, że mieszkańcy są zainteresowani tym, jak Zgorzelec ma wyglądać, w którą stronę i w jaki sposób ma się Zgorzelec rozwijać, a nie atakami personalnymi na kandydatów. W ostatni piątek też jeden z panów zorganizował konferencję prasową, no i tam faktycznie padły już takie mocne oskarżenia. Czy odniesie się pan do nich? Tuż od jakiegoś czasu pojawiają się oskarżenia i insynuacje co do źródeł pochodzenia mojego majątku. W ogóle dyskusja o tym, ile pieniędzy burmistrz ma. W tej chwili też zarzuty, że nie wiem, ukradłem pieniądze i to widać w moim zeznaniu majątkowym. Ja przyniosłem do redakcji, pokażę państwu, panu. To jest dokument dotyczący sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych, między innymi mojego oświadczenia majątkowego z podpisem nadzoru wojewody, że mój majątek został sprawdzony, nie ma żadnych uwag i też mój majątek został, znaczy moje zeznanie majątkowe zostało wysłane do Urzędu Skarbowego i też Urząd Skarbowy jak do tej pory nie wezwał mnie do żadnych uwag. To jest kontrolowane, my jako samorządowcy jesteśmy podwójnie kontrolowani, czyli przez nadzór prawny wojewody i później przez Urząd Skarbowy jeszcze dodatkowo. Mój majątek, to już też mówiłem wielokrotnie, składa się z majątku, który mam i kredytów. Na majątek składa się dom moich rodziców, czy od mamy, który dostałem. On jest wart dziś około 325 tysięcy złotych i 800 tysięcy kredytu. I to wpływa na majątek, który jest wart 1 400 000, ale w tym 1 400 000, jeszcze raz powtarzam, 325 to dom, który dostałem od mamy i 800 tysięcy kredytów, więc inwestuję w przyszłość, jestem bankowcem, więc w tej chwili mam zdolność kredytową, zainwestowałem w nieruchomości, bo to daje jakąś perspektywę na przyszłość. Myślę, że warto w życiu podejmować nieraz ryzykowne decyzje, nieraz trudne decyzje, ale z perspektywą przyszłości. Ja mam małe dziecko, ono też musi mieć jakiś start w życiu, więc inwestuję. Też takim dość mocnym aspektem był atak właśnie na pana rodzinę, bo też bardzo mocno pan, możemy powiedzieć, prawda, Szymon Paceniak powiedział, że no jednak pana żona też może mieć w tym jakiś udział, prawda? Czy powiem, to są ohydne insynuacje. Wynika to z tego, że się zmieniły przepisy prawne i w tej chwili samorządowcy nie muszą pokazywać majątku i dochodów współmałżonków oraz źródeł pochodzenia finansów współmałżonków. Natomiast nie muszą tego pokazywać publicznie. Natomiast jak najbardziej pokazujemy to w zeznaniach i w oświadczeniu majątkowym w Urzędzie Wojewódzkim i w Urzędzie Skarbowym, gdzie już wszystkie załączniki, wszystkie źródła dochodów, wszystko należy pokazać, bo to jest kontrolowane. I w wielu przypadkach jest tak, że któryś z radnych zapomniał czegoś wpisać, nawet nie dotyczy to wielkich rzeczy, ale Urząd Wojewódzki czy Urząd Skarbowy natychmiast reaguje, proszę o wyjaśnienie takiej sytuacji. W moim przypadku nie musiałem niczego wyjaśniać, bo wszystkie załączniki, wszystkie dokumenty świadczące o źródłach pochodzenia moich finansów są prawidłowe. Są jasne i klarowne dla Urzędu Skarbowego i Urzędu Wojewódzkiego, który kontroluje, tak jak mówię, podwójnie źródła pochodzenia mojego majątku. Tam wszystko jest legalne. Jasne. To na tym może skończmy. Też przejdźmy do
do problemu, który też pojawia się jakby na ulotkach kontrkandydatów, czyli między innymi zauważyłem tam taki problem jak brudna woda. Czy faktycznie Zgorzelec w tym momencie ma taki problem, czy jednak tutaj jest spokojnie i mieszkańcy mogą nawet przez ten okres świąteczny być po prostu spokojni? Czy przez wiele lat w okresie świątecznym, czy to Wigilia, czy Wielkanoc, kiedy były zwiększone pobory wody, mieszkańcy skarżyli się i było mnóstwo telefonów do wodociągów, że woda z kranów płynie po prostu brudna. Natomiast wiedząc o tej sytuacji, podjęliśmy ważne decyzje inwestycyjne, ponieważ w okresie ostatnich 8 lat wyremontowaliśmy zupełnie, przebudowywując zakład uzdatniania wody na Orzeszkowej i wyremontowaliśmy, ale zupełnie przebudowywując zakład uzdatniania wody przy ulicy Henrykowskiej. W tej chwili mamy dwa super nowoczesne zakłady uzdatniania wody i ostatnie święta Bożego Narodzenia i Wigilia, i Wielkanoc, to były święta, przy których nie mieliśmy telefonów z uwagami co do brudnej wody. Bo te zakłady spełniają swoją funkcję, bo ciśnienie podawane jest odpowiednie, bo dobrze filtrują wodę. Oczywiście mamy ciągle problem z wymianą rur, ponieważ niektóre rury są jeszcze po niemieckie. I tutaj w kolejnej kadencji planuję zdobyć znowu środki unijne na to, żebyśmy zaczęli wymieniać te rury. Choć inwestycje w sieć wodociągową są niesamowicie drogie, bo to trzeba wymienić nie tylko rurę, bo to z tym nie byłby kłopot, tak? Ale trzeba wymienić całą drogę, pod którą ta rura jest. I to są inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Niedawno, przecież w tej kadencji kończyliśmy ulicę Lubańską i Zamiejsko-Lubańską, więc pełne wyposażenia i całej drogi to jest ponad 11 milionów złotych, więc to są niesamowicie kosztowne inwestycje. Natomiast my chcemy zdobyć znowu pieniądze, bo jesteśmy w tym skuteczni. Chcemy zdobyć pieniądze dla miasta i systematycznie też zająć się wymianą rur już w tej chwili. Panie burmistrzu, przejdźmy na tematy, jak zatrzymać młodego człowieka tutaj w Zgorzelcu, bo tutaj jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Ci, którzy zdecydują się na wyjazd na studia, jak faktycznie skusić ich, aby jednak powrócili do przygranicznego Zgorzelca? Jest to wielki problem nie tylko Zgorzelca, ale wszystkich małych i średnich miejscowości. To jest problem Zgorzelca, Jeleniej Góry, Legnicy, to jest problem Görlitz, Budziszyna po niemieckiej stronie i też wielu niemieckich miast. Ale powiem więcej, ostatnio była taka delegacja składająca się z przedstawicieli największych uniwersytetów japońskich, bo przyjechali do Europy sprawdzać, jak my sobie z tym radzimy, bo w Japonii jest taki sam problem. Młodzi ludzie wyjeżdżają do dużych miast, nie wracają do małych i średnich. Więc problem jest ogólnoświatowy, co nie znaczy, że przechodzimy z tym do porządku dziennego. No tak jest, więc nic się nie da zrobić. Ja powiem tak, z jednej strony cieszę się, że nasi mieszkańcy, młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, bo my mamy zdolną, ambitną młodzież. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby ta młodzież, kiedy już zdobędzie trochę doświadczenia, kiedy będzie się chciał stabilizować, pomyśli o powrocie do Zgorzelca. Ale żeby wrócić do takiego miasta jak Zgorzelec, trzeba mieć trzy rzeczy od miasta. Znaczy przede wszystkim pracę, przyjazne miejsce zamieszkania i przyjazne środowisko, otoczenie. Powiem na każdy z tych punktów i elementów mamy jakiś drobny wpływ. Na jedne większe, na drugie mniej. Jeśli chodzi o pracę, starania o strefę ekonomiczną, o nowe zakłady pracy, ale też może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Wygląd miasta to atrakcyjne miejsce do robienia zakupów, do korzystania z usług. A Zgorzelec jest potęgą, jeśli chodzi o usługodawców i o małe, średnie firmy w dziedzinie restauracji, hoteli, bo to się zaczyna, to są szanse dla młodych ludzi. Jeszcze może jeśli chodzi o fryzjerów, kosmetyków, to jesteśmy już potęgą, bo w przeliczeniu na mieszkańca to jesteśmy w
w pierwszej piątce chyba miast w Polsce, natomiast ciągle jest szansa na właśnie na hotele, na pensjonaty, na taką drobną działalność usługową i to jest dla tych młodych ludzi, którzy mają pomysł na własny biznes, świetne miejsce do robienia właśnie swojego biznesu w Zgorzelcu. Mam nadzieję, że przekonamy młodych ludzi do tego, żeby tutaj właśnie zakładali firmy i tutaj próbowali swojej działalności, bo przecież za Miedzą mamy bogatego niemieckiego klienta. I to jest nasza szansa. Też pracujemy w tej chwili nad takim pakietem startowym dla małych i średnich przedsiębiorstw zakładanych przez młodych ludzi. Chcielibyśmy, żeby młodzi widzieli w Zgorzelcu swoją szansę. Natomiast dla tych, którzy nie chcą prowadzić własnej działalności, bo się nie czują, bo nie są przekonani do tego, że własna działalność to jest to, to jest strefa i poszukiwanie właśnie zakładów pracy, które dadzą miejsca pracy. Nie jest to łatwe, powiem, że ta najlepsza szansa, kiedy można było stworzyć strefę w Zgorzelcu, czyli około 15-20 lat temu, kiedy tworzyła się strefa w Wykrotach, no, została w Zgorzelcu zaprzepaszczona. Też trzeba mieć świadomość, że główne tereny, które należały do miasta, zostały sprzedane, więc my mamy już w tej chwili bardzo mało możliwości działania. Mamy, w sumie miasto ma 16 hektarów, które zostało wprowadzone do strefy ekonomicznej. I to są wszystkie hektary mniej więcej koło siebie położone, które można było wprowadzić do strefy. Oczywiście w tej chwili rozmawiamy jeszcze z Legnicką Strefą Ekonomiczną, bo oni mają doświadczenie w otwieraniu stref na terenach Agencji Nieruchomości Rolnej. Ale też trzeba mieć świadomość, jest to niestety bardzo czasochłonne i piekielnie trudne. A teraz być może troszeczkę starsi będą bardziej zadowoleni, no bo powiedzmy, na co faktycznie seniorzy mogą lub będą mogli, na co będą mogli liczyć, no jeżeli faktycznie kolejne 4 lata będą pod pana władaniem. Znaczy ja powiem, zacznę w ogóle od początku, czyli od polityki senioralnej, którą wprowadziłem kilka lat temu, ponieważ wszystkie społeczeństwa europejskie się starzeją. Natomiast dla mnie takim największym zagrożeniem dla wszystkich miast w Polsce i dla osób starszych jest to, że te osoby starsze po zakończeniu takiego aktywnego życia zawodowego nagle zostają same w domu. Dzieci wyjeżdżają na studia, dzieci wyjeżdżają za pracą do Londynu, Irlandii czy Niemiec. No i te osoby mają takie poczucie pustki i to powoduje, że zaczynają chorować, że trapi ich samotność, no, zaczyna się źle dziać. I właśnie, podróże kształcą, spotkania i rozmowy z panią Genią z Nausy, z miastem, która ta współpraca w tej chwili, ale to może przy innej okazji, jest już nie tak intensywna jak kiedyś. Natomiast pani Genia tam właśnie z Nausy, która mówi, popatrz Rafał, my mamy klub seniora i patrz, ci ludzie, którzy mają taką pustkę w życiu, przychodzą do nas i aktywizują. I nie tylko, że mają sami poczucie takiej możliwości spełnienia się, to jeszcze aktywizują innych. Popatrzyliśmy, podglądaliśmy, stworzyliśmy w Zgorzelcu klub seniora. Miejsce, do którego każdy senior ze Zgorzelca, bez względu czy przynależy do jakiejś organizacji, czy nie, może przyjść. Miejsce, w którym organizujemy czy to kursy tańca, czy kursy językowe, komputerowe. Próbujemy zorganizować czas, żeby seniorzy, którzy mają więcej czasu dla siebie już w tej chwili, mogli z tego skorzystać i znaleźć coś dla siebie, rozwijać się. Ale też nam zależy, żeby ci, co przyszli pierwsi, zaczęli wciągać innych, bo chodzi o to, żeby jak największa ilość osób mogła w tym uczestniczyć. Też mocno wspieramy Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo też mi bardzo zależy na tym, żeby seniorzy mający czas, mający chęci, mogli się dokształcać, poznawać nowe wiadomości, zwłaszcza z dziedzin, które ich w tej chwili bardzo interesują. Wprowadziliśmy bezpłatny aerobik, wprowadziliśmy kursy i ćwiczenia z Nordic Walkingu, dzięki temu nasi seniorzy jeżdżą do Wrocławia na zawody, dużo chodzą, spacerują, zresztą teraz w Zgorzelcu widać osoby, które chodzą z kijkami i uprawiają Nordic Walking, który jest niesamowicie zdrowy i dobry, tak, bo to się nie biega, więc nie przeciąża się stawów, natomiast pracują i ręce. Jest to fajne. Wprowadziliśmy teraz na wakacje, mamy skwer popiełuszki wyremontowany, więc prowadziliśmy zajęcia z jogi. Też coraz bardziej, zresztą było widać w czasie wakacji, że seniorzy tam ćwiczyli, więc
no, tych aktywności jest sporo. Myślę, że to, co mamy już w tej chwili, mniej więcej wyczerpuje zakres możliwości i planów miasta. Natomiast jesteśmy cały czas w kontakcie z seniorami, bo ja bym chciał, żebyśmy w ramach tego, co mamy, poruszali się, czyli w finansowych ramach, ale też, żebyśmy zmieniali propozycje dla seniorów w miarę ich potrzeb, bo coraz nowi seniorzy dołączają do tych, którzy już są seniorami, więc może dla nich jakaś oferta nowa będzie, zobaczymy, ale mówię, to jest w porozumieniu z tymi seniorami, którzy już są. Jeżeli faktycznie w tej wypowiedzi poruszył Pan kwestię Nausy, no to być może przejdźmy teraz do tych miast partnerskich, bo przecież wiadomo, że priorytetem jest współpraca z Görlitz, czyli Europa Miasto, ale też nie zapominajmy, że mamy trzy pozostałe miasta partnerskie. Tak, priorytetem dalej dla nas i takim głównym partnerem jest Görlitz. Z tym, że z czego bardzo się cieszę, jeśli chodzi o współpracę, już nie będę mówił o tej współpracy takiej, która się rozrasta między stowarzyszeniami, między zwykłymi ludźmi, bo to jest bardzo ważne. Natomiast w Görlitz zaczynamy się traktować bardzo po partnersku. Jesteśmy dla Görlitz partnerem. Zresztą burmistrz Dajnege zaproponował, żebyśmy w projektach, które są związane z przedmieściem, z nadbrzeżem Nyskim, żeby Zgorzelec był lead partnerem, czyli tym partnerem wiodącym w projektach, bo mamy doświadczenie, bo zdobyliśmy dużo pieniędzy, bo jesteśmy w tym dobrzy. Więc to pokazuje, że zaczynamy być partnerem, że nie jesteśmy kwiatkiem do kożucha, że Görlitz coś robi, na zasadzie, żeby było to Zgorzelec też. Nie, tutaj te relacje są bardzo partnerskie, co mnie bardzo cieszy, bo się nie czuję gorszy od mieszkańca Görlitz, bo myślę, że jesteśmy równorzędnymi miastami. To jest podstawa. Natomiast też, co mnie cieszy, to jest świetna współpraca z Avion. Parę lat temu, cztery, wpadliśmy na pomysł z nowym burmistrzem Avion, żeby nie tylko wymiana dotyczyła młodych ludzi, którzy tam jeżdżą na kolonie, którzy jeżdżą na zawody sportowe, ale również, żeby dotyczyła seniorów. I od tej pory nasi seniorzy wyjeżdżają co roku, grupa seniorów do Avion i seniorzy z Avion przyjeżdżają do Zgorzelca. Efektem tego jest to, że w Avion w tej chwili, będąc i odzywając się po polsku, wszyscy Francuzi, którzy mają jakiekolwiek korzenie polskie, bardzo chętnie przyznają się do korzeni polskich, do polskości. Coraz częściej próbują mówić po polsku, mimo że już dawno, dawno temu wyjechali i przez lata nie mieli okazji posługiwać się językiem polskim, ale mam wrażenie, że tą wymianą seniorów spowodowaliśmy taką w tym okręgu Avion modę na Polskę. I to jest coś wspaniałego, co nam się udało zrobić. Poza tym, że nasi seniorzy mogą pojechać zobaczyć, jak inne miasta we Francji wyglądają, jak żyją Francuzi, bo to też jest pozytywne. Jeśli chodzi o współpracę z Mirhorodem, w tej chwili ze względu na sytuację na Ukrainie, ta współpraca jest jaka jest. No, w zasadzie jej nie ma poza kontaktami takimi telefonicznymi, mailowymi, bo się interesujemy, pytamy się, czy możemy pomóc. Na razie nie. Oni też biedni nie wiedzą, co będzie jutro. No i Nausa, współpraca w zasadzie się skończyła w momencie, kiedy wybuchł kryzys w Grecji i tam ta współpraca zamarła. Natomiast w tej chwili Grecy już trochę się otrząsnęli po tym wielkim kryzysie, zaczynają myśleć już o tym, co się dzieje na świecie, nie tylko co się dzieje w Grecji. Jest nowy burmistrz w Nausie, już wysłaliśmy pismo z gratulacjami, ale też z zapytaniem i z propozycją, żebyśmy zaczęli tą współpracę coraz bardziej z powrotem intensyfikować, bo nam bardzo zależy na tym, żeby z Grecją utrzymywać dobre relacje, bo my jesteśmy miastem, które też jest związane z Grecją. Panie burmistrzu, też możemy poruszyć kwestię współpracy z mieszkańcami, bo tutaj na pewno też, patrząc z drugiej strony, mieszkańcy będą tym bardzo zainteresowani. Jak tutaj wygląda i będzie wyglądała ta współpraca, korelacja właśnie miasta z mieszkańcami i jakie korzyści z tej współpracy mogą wyniknąć? Znaczy, przede wszystkim w tej kolejnej kadencji czteroletniej, mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć, czy zainteresować mieszkańców
konsultacjami społecznymi, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieszkańcy bardziej włączali się w proces decyzyjny co do wyglądu projektów, co do przygotowanych przez nas propozycji dla miasta. Bo do tej pory ogłaszaliśmy konsultacje, czy to getta, czy zalewu. Odzew był niewielki, ja myślę, że to jest też brak przyzwyczajeń, trochę my się też tego uczymy, natomiast ta kadencja chciałbym, żeby była taka mocno związana z mieszkańcami, z aktywizowaniem mieszkańców, jeśli chodzi o dyskusję. Ale też to nie tylko konsultacjami miasto żyje, też chcemy współpracować ze wspólnotami mieszkaniowymi przy remontach ich budynków, ich domów. Bo to jest dla nas też niezwykle ważne, bo chcemy, żeby budynki w Zgorzelcu były ładniejsze i te zabytkowe i nie tylko, ponieważ my mamy dwa instrumenty w mieście. Mamy kredyty, które udzielamy wspólnotom nisko oprocentowane i tutaj wspólnoty mieszkaniowe chętnie korzystają z pożyczek, które udzielamy na remonty swoich nieruchomości, ale też od 6 lat wprowadziłem dotacje bezzwrotne do remontów, ale tylko i wyłącznie na to przepisy pozwalają, żeby to były dotacje do remontów kamienic zabytkowych. I tutaj można uzyskać dofinansowanie do 50% wartości inwestycji, więc niemałe. I też, szanowni Państwo, spacerujecie po ulicy Daszyńskiego, tudzież przyległych ulicach w centrum miasta, to widać, że sporo kamienic jest remontowanych i bardzo wiele z tych kamienic właśnie z środków miasta, albo poprzez pożyczki, albo poprzez te dotacje bezzwrotne, jest remontowana, więc to mnie cieszy, bo dzięki temu Zgorzelec odzyskuje blask, ja zawsze mam taką ambicję, żebyśmy nie byli gorsi od naszych sąsiadów, którzy mają piękną starówkę, którzy mają mnóstwo pieniędzy zewnętrznych na remonty. My musimy własnymi siłami, ale też nie odbiegać. Kończąc już nasze spotkanie, wiemy, że wystartował Pan w biegu przy pochodniach. Które miejsce udało się zająć? 103 chyba ogólnie, 83, jeśli chodzi o kategorię wiekową. Natomiast dla mnie ważne jest to, żeby się ruszać i żeby pobiec. Teraz w czasie kampanii wyborczej... Kondycja jest bardzo ważna. Ale nie mam czasu ćwiczyć, więc to też się odbija na wynikach. Natomiast świetna zabawa, chociaż powiem, że wigoru dodało mi komentarz prowadzącego, który po pierwszym okrążeniu cieszył się, że burmistrz jeszcze żyje. To pozytywne, ale dobiegłem. Wielka frajda, bo samo bieganie sprawia mi wiele przyjemności, bo to jest moment, kiedy można oderwać się od problemów codziennych, aczkolwiek też i w czasie biegania wiele spraw można przemyśleć i z takim świeżym oglądem już później do tych spraw podejść, bo jak się człowiek dobrze fizycznie zmęczy, to też inaczej podchodzi do pracy. A to jest ważne, także wiele aktywności panu redaktorowi i mieszkańcom życzę aktywności tej sportowej, ale i nie tylko. My też, a ja w takim razie życzę udanej rywalizacji w kampanii wyborczej, no i na pewno jeszcze do 16 listopada będzie jeszcze wiele haseł, wiele także obietnic, no i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję i dziękuję bardzo za wizytę. Teraz to już wszystko, zapraszam Państwa na kolejne wydanie Pulsu Miasta. Do widzenia, do zobaczenia. We'll be right back.